Hej, hej, witam z Kibotu serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons City na serii Safe Mode. I dzisiaj kolejna zabawa z naszymi kochanymi małkami. Pierwsze co, dokończmy te budynki. Przypominam wam oczywiście o łapeczkach, żebyście zostawiali łapeczki pod filmikiem. Będzie mi to mówiło, że ta seria wam się podoba, że chcecie jak najwięcej. I mi to bardzo dużo pomoże, potem mi to mega dużo pomoże, a wam nic nie zaszkodzi tak naprawdę. Więc zaraz wam to mówię, jeśli macie ochotę, będę wam bardzo, bardzo za to wdzięczny. Wiem, że osoby będą się pewnie niektóre oburzały za to, co mówię teraz, no ale wybaczcie mi. No będę po prostu tych łapkach przypominał. I jeszcze chciałem zmienić jeszcze jedną koncepcję w tych filmikach. Nie wiem, czy w każdym, ale w tym pomyślałem, że a czemuż by nie? Warto będzie to wprowadzić, czyli pozdrowienia was, wreszcie czas to zrobić, więc dzisiaj na pierwszy rzut oka wybrałem trzy komentarze. Saper, tutaj chciałem ciebie pozdrowić serdecznie, bo ty mi tutaj zaproponowałeś kilka rzeczy, ja też mówiłem o tym w poprzednim filmiku, więc dzięki za te wszystkie rady, że odpisałem, że odnośnie tych dróg, że właśnie w ten sposób ludzie wychodzą, mega fajna sprawa, dzięki wielkie. Ojej, nie dosyć, że odpisał mi w komentarzu o tych drogach, jak mu powiedziałem, to nawet na odcinku o tym wspomniał. Dzięki, dzięki wielkie. Dalej mamy Koksa, pozdrawiam ciebie Koksu serdecznie, że YouTube mi się nie przyczepi do mojej muzyki, tutaj leci, mojej muzyki, muzyki z małpeczek. Dzięki wielkie, no i na sam koniec wybrałem jeszcze, ty mam tą osobę, jest Konrad, że budynki nie trzeba podłączać do dróg. Wiem Konradzie o tym, że rzeczywiście odpisałem to, po prostu chciałem to dla estetyki zrobić. Więc nie wiem, co są dzisiaj na temat takich pozdrowień w trakcie odcinka. Będą dłuższe odcinki, przez to będę wtedy po prostu, no, mówił to pozdrowienie, prawda? No, ale wydaje mi się, że takie czytanie waszych komentarzy tutaj może być ciekawe. Dobra, przejdźmy tutaj tę drogę do końca, zróbmy. Estetyka, mówię, estetyka, spokojnie, nie denerwujcie się. No i tutaj również zrobimy w ten sam sposób. Dobra. Stąd małpka chyba nie wyjdzie, że ona tu nie ma chyba takiej małpki. Dobra, tu sobie jeszcze schapmy kasiorkę. Dzisiaj chciałbym zdobyć tą małpkę. Mamy tutaj dwie misje do wygrania. Czyli tu i tu. Nie wiem, czy tutaj mnie czeka jakaś mapka, gdzie będzie sama woda. Jak tak, to będzie problem, ale zobaczymy sobie oczywiście, czy tak też będzie. Jak nie, to będzie spoko. Albo przejście w dół. To jest podobny poziom trudności jak tam na górze. Zobaczymy. A tutaj? No też, taki sam poziom trudności jak tam. Spróbujmy pierw tą zabrać. Zobaczymy, co nam z tego się uda zrobić. Ale pierwsze co? Upgrade'y. Ladartów, czy możemy coś ekstra jeszcze strzelić? Mamy już tutaj dodatkowy, sharpness. Tego nie możemy, dobra. A tutaj muszę wybudować jakiś specjalny budynek. Build camo coś tam. Kurczaczki. Co to jest za budynek camo coś tam? Ej, muszę go teraz... Czekajcie. To jest ciekawe. On powinien być w tym zestawieniu gdzieś. Tu jest do miniganów. Supermonki, nie. Nie, tu są łączności tych zwykłych przecież. Więc to nie będzie. Jest camo, widzicie? Jest takie coś. Dobra. Musimy to strzelić w takim razie. Czekaj, mogę tę stronę ustalić. Czekajcie, czy ja ciebie mogę w takim razie przenieść tak, żebyś... Tak, widzicie? Mogę dać go tu, tu albo niżej. Dobra, fajnie. Dam go tutaj. A ja może z tej strony dam. Tak go też ustawię z tej strony. Wpadzi i wyszła nam małpka od razu. Bardzo fajnie, czyli jak cię postawię tutaj bliżej, też wyjdzie małpka, dobra, a z tego wyjdzie ktoś? Z tego chyba już nikt nie wyjdzie, dobra, ale w porządeczku, o to chodzi. To jeszcze ciebie przeniesiemy na dół. Kolejna małpka chodząca tutaj po naszej wiosce, mega sprawa. Dobra, lecimy teraz z tą misją. Later... Nie wiem, o co chodziło z tym, ale dobra, nieważne. Dobra, lecimy. Tam oczywiście był bonusik za łodzie, a my łodzi nie mamy, więc nic na to nie poradzę niestety. Fajna musa. Dobra, lecę tutaj wokoło, pójdzie tym fragmentem. Pytanie, czy będę strzelić małpkę tak, żeby sięgała aż tam? Możliwe, że tak. Dobra, pierwsza pójdzie tu. Raz, tu. Na dwa te bym mógł dać, dobra. Czekajcie, jaki to jest zasięg? Jeszcze raz. Tu nie, tutaj by nie sięgła do końca. Kurczaczki.
Ukrywam troszeczkę terenu. Czekajcie, tak bym chyba ją ustawił, albo... Tak, tak bym ustawił ją. Dobra. Zasięg raz. Dobra. Lecimy z falami. Pierwsza fala. A z tego strzelimy od razu. A może nie, wpierw tego. Dobra, pójdzie tego strzelimy, zabudujemy. Dobra, jest na razie git. Na razie spokojnie, nic więcej się nie wydarzyło takiego mocnego. Teraz zabudujemy kolejny ten poziom. Dobra. No i okej, okay. Tutaj nie było, z tego co pamiętam, tych uzbrojonych ciężko, więc powinno być w miarę w porządku. O, czekaj, uwaga, 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 uwaga. Jest, okej, okay. Fajnie, udało się. Kolejna fala, trzecia runda. 3-7, ach, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie może, nie mogę używać tych małpek. Troszkę szkoda. Muszę przyznać. Jakbym tu postawił małpkę. To mogłoby dać fajne efekty. Spróbujmy. Spowolnimy przez to. Jak tam? A przeszło. Jedna przeszła, fakt. Szkoda, szkoda. Mega szkoda, że przeszła jedna małpka nam. Ale okej, zobaczymy. Teraz tutaj jeszcze jedna osoba jest. Teraz biorę, czego ona chroniła tej strony jeszcze również. Więc zobaczymy, jeszcze jeden upgrade tutaj się przydał. Tutaj, ostatni, na jeszcze większy damage. Dawajcie, dawajcie. Wierzę w wasze możliwości. Szybko tego chcesz strzelić. Dobra, udało mi się. No i dobra, fala szósta. Szósta runda. Do tego muszę strzelić. Nic nie mówi tak, że mogę strzelić, dobra. 360 on kosztuje, postawiłem go w tym miejscu. Tu czy tu? Nie, tutaj będzie chyba miał więcej miejsca do strzelania. Nie, fakt, znowu pojedyncze. Szkoda, mega szkoda. Dobra, tutaj nie mam żadnych upgrade'ów, tutaj nic nie mogę zrobić za bardzo. I ostatnia fala, fala finałowa. Co teraz, że Państwo, to się wydarzy? Stajecie może na last. Czyli będziesz strzelał zawsze po tej długości, będziesz chyba najwięcej damage'a robił, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, chyba będzie najlepsze wyjście dla niego. First, zmieniamy, żeby chronił tej strony bardziej. Jest, udało się, dobra, po ludeczku. Udało się nam to przejść. Ale to był ciągle poziom jeszcze chyba normal. Normal albo hard, nie pamiętam już. Ale chyba to jest normal jeszcze był. Teraz musimy pójść albo tu, albo tu. To będzie większe wyzwanie. To będzie już większe wyzwanie dla nas. To co, poruszamy od razu? Spróbujmy. Nie wiem, to będę po prostu mógł go odklikać? Nie. A nie, tak, ta jest runda z nim. 500 punktów. 26 rund? Dobra, zobaczmy, co z tego będzie. 26 rund. Bdż. Poziom trudności very hard z dwóch stron. A, i tu mam wsparcie już ten repair 8000. Mogę was przełożyć? Nie mogę. Przez was też nie mogę. Zlubę uruchomię na razie bez niczego. Ja mam go naprawić pewnie. To jest cel misji główny. One są fajnie są zabudowane, tylko są w kijowych miejscach postawione. Tak naprawdę. I nie mają zasięgówki. Zasięgówka jest chyba w tym. Chyba. A w tym albo w tym. Gdzieś jeden z tych dwóch ma tą zasięgówkę całą. Spróbujmy na razie na czystym takim przejść. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie przejść. Muszę dowiedzieć się, jak mam grać, prawda? A żeby się dowiedzieć, jak grać, to. Tu jest koniec mapy. Dobra, już rozumiem. Tu jest koniec mapy, więc muszę tak zrobić, żeby jednak tutaj oni mi nie doszli nigdy. Dobra, więc ja muszę się budować jednak. Myślałem, że będę mógł bez budowania grać. Niestety tak nie jest, więc dobra. Dwa. Tutaj również ten sam sposób budujemy. Raz, dwa. I co? Mogę tylko jeszcze jednego postawić tak naprawdę. Dwa. No i dobra. To jest mój max, ile mogę stawiać. Ja to stawię na full, żeby to szło. Ej, zobaczymy teraz, co z tego wyjdzie. Czy ja w ogóle tutaj mam szansę do przejść? To jest najlepsze pytanie. Monkeya też strzelimy. Monkey tu pójdzie. Nasza ninja pójdzie w to miejsce jeszcze. Też nie mam żadnych upgrade'ów chyba nawet. Chyba, że zrobiłem jakiś jeden.
Ja że budynek chyba zrobiłem dla niego, ale chyba bez upgrade'u jeszcze ciągle są. Tak. Bez upgrade'u jest pan. No dobra. Dawaj, lecisz z koksem. Mam nadzieję, że dasz sobie radę. Ojejku! Tak. Nie naprawię go, nie mam szans na tę misję. Nie ma szans, żebym ją przeszedł. Będę musiał chyba się bardziej wzmocnić, żeby wtedy tutaj wrócić. I muszę tutaj w ogóle leciałem w takim razie. Sądziłem, że jakoś dam radę to przejść. Ale co 80 tysięcy na naprawę. To jest mega dużo. To jest mega dużo. Tych ninja pewnie też będę mógł w stanie zrobić, bo one wtedy będą wybiegały do mnie wiele, wiele rzeczy. No. Mocne. Lećcie, lećcie, lećcie. O, dzisiaj pierwsze te już lecą. No, nie mam szans. Dobra. Give up. Poddajemy się. Tej babki nie przejdziemy w taki oto prosty sposób. Runda czwarta. To jest mój max. Dobra. Takie wiadomo, to już mamy. Inżynier pewnie też będzie się wiązał z tym samym. Ale spróbujmy jeszcze dojść do inżyniera w takim razie. Może on przynajmniej by nam przeszedł. Tylko czy on nam coś da w późniejszej walce? Chyba nie za bardzo. Bez upgrade'u to będzie on nic nam nie da. Potrzebuję chyba jeszcze jedną zbudować małpkę tutaj dartową. Czyli to właśnie podstawową. Małpeczkę. Zastanowicie jak to postawić. Tu chyba, widzicie? Obejmę całość tutaj, po tym upgrade'zie. Więc to jest dobre miejsce i tutaj również jest idealne miejsce, bo też obejmie bardzo dużo terenu. No i lecimy. Jest na końcu pana, no ale nie przejmujemy się tym całkowicie. Później postawimy jeszcze w tym miejscu małpkę. To będzie nasza trzecia małpka, bo się w tamtym miejscu będzie ułożona. No i to jest poziom normal cały czas, prawda? Tak. Początek zawsze, zawsze, zawsze przychodzi. Zawsze nam ten początek musi przejść. No ale mam nadzieję, że później będzie lepiej to szło. Będzie to szło o wiele, wiele lepiej. No, dawajcie, pędźcie. Powolnie troszeczkę i tutaj małpka. No, to leciutko tył rozwalimy, widzicie? No i dobra. I lecimy z kolejnymi falami. Proszę, fale tutaj do mnie, zapraszam was serdecznie. Last. Tak, tutaj czytamy ten upgrade, będzie 4 osoby po długości. Dla niego to jest obojętne, bo on tak się widzi tych na końcu, prawda? Dla niego to jest obojętne, jak on będzie strzelał, ale widzicie, będzie strzelał w dwóch naraz. I dla niego to będzie lepsze, strzelanie zawsze w dwóch. Mhm. To będzie git, mi się wydaje, tak mi się wydaje. Fakt, znowu mi przeszli! Kolejna fala mi przeszła. To nie jest fajne, to nie jest fajne. A, tego bym postawił chyba tutaj, w tym miejscu. Mógłby dobrze on wyglądać w tym miejscu. Zobaczymy zaraz, czy tak nam się uda. Czy faktycznie on da nam takie bonusy, jakie my byśmy potrzebowali w tym momencie. A potrzebujemy ich sporo. Na razie słabo. Słabo i to za mało powiedziane. Mi ciągle przechodzą. To jest dziwne aż. Nie będę kupował. Ach, strasznie to wygląda. Wygląda to mega, mega strasznie. To nie miał żadnych upgrade'ów teraz. Dobra. Teraz sobie oni poradzą, widzicie? No co? Co ninja, to ninja jednak. Muszę zrobić upgrade'y szybko, szybko pod ninja. No, potrzebuję upgrade'y pod ninja, jak nic. Jak nie, potrzebuję już tych upgrade'ów wreszcie. Bo jak ciągle jeszcze nie zrobiłem, one by mi się naprawdę mega przydały teraz już w tym momencie. Dałoby mi tutaj sporo one bonusów. Muszę je zrobić. Koniecznie. Budynek chyba zbudowaliśmy, bo chyba on się nam budował ostatnim razem. Więc zaraz postawimy tutaj, żeby one nam szły. Dobra, kolejny tutaj kolega. No, to będzie wygląda spokojnie. Dobra, ta nas spokojnie przeszła. Nie lecimy dalej tak naprawdę, tego harda nie robimy. Bo tak się nam tutaj nic nie da. Tak naprawdę, nic nam ten hard nie da. Tutaj. Co jest? Tu jest very hard również w tym miejscu. Chyba tak. Tu i tu. Dobra, jest very hard. Więc go miniemy sobie. Tutaj. Upgrade. Dobrze, co ja potrzebuję? Dyscyplinę. To było fajne, bo to są shurikeny. To jest skill, który powoduje odbijanie się shurikenów od bananów. Od bananów. Kurczę, od balonów. Są mi, kurczę, bo... balony w głowie. Ach, ach, ach. A, support potrzebny jest jeszcze.
Nie zbudowałem go, faktycznie. Dobra, chodź tutaj w suporcie. Nasz drogi. I co ja bym jeszcze potrzebował? Potrzebowałbym jeszcze więcej tych naszych małpek. Podstawowych. Jeszcze jeden budynek dostrzelimy im. Czyli jeszcze jedną podstawową małpkę bym chciał. Czy mam 3 na 9? Maksymalnie mogę zbudować ich 9. Dobra, rozumiem. Mogę postawić tutaj tak zmieścić w tym miejscu? Nie mogę? Szkoda. Tu to postawimy. Tu są wszystkie poziomy te trudniejsze, widzę. Tu, a tutaj w dół. O, tu są poziomy jeszcze łatwe, a tutaj tu są w ogóle easy. Dobra, przejdźmy tutaj na poziomy very, very easy. Moduje potrzebował, żeby więcej miejsca mieć, żeby więcej małpek zbudować. Bo potrzebuje lekko się zboostować. Tu mogę chyba polecieć od razu wręcz. To jest poziom podstawowy, prawda? Więc tutaj nie powinno mi nic zaskoczyć wręcz. Takie mam wrażenie. Więc po prostu puszczenie tego tak o, żeby leciało sobie ciurkiem, będzie chyba najlepszym wyjściem. Bo tutaj nic złego się nie może stać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Będzie słabo, jeśli to faktycznie się stanie. Ja przegram. No dobra, jest w porządku. Mówiłem, pierwsza mapka nawet mi przegrała. I o to chodziło. O to w tej rozgrywce chodziło. Skakanie to jest the best. Naprawdę to jest najlepsza sprawa, to jest skakanie. Naprawdę. To jest super. Tutaj są jakieś poziomy? Są te trudniejsze. Kto tutaj jest? Tutaj jest nagroda kolejna. Tutaj jest helikopter. Tu jest starowiec w ogóle, widzicie? Dobra, tam nie wiem, czy dojdziemy kiedykolwiek, ale dojdziemy, damy radę. Z waszą pomocą się pewno uda. Czyli z waszą aktywnością. Żebym wiedział, że chcecie to. Ach. Już widzę tą falę ludzi, którzy się czepiają tych łapek. Ach, no cóż, nic na to się nie poradzi. Takie jest życie. Życie w YouTubie. Życie na YouTubie. Życie z YouTubem. To jest dziwne troszeczkę takie mówienie, no ale okej, niech wam będzie. Może tak, może to starszym będzie. Ale powiem jedno, jest taka duchota, jest naprawdę tak duszno, mi wentylator chodzi cały czas. Niby nie jest ciepło, aż tam sobie super 20 ileś tam stopni, tylko. Ale jest masakra, jest po prostu masakra tutaj. Ja samo ten fotel jeszcze, on mega się grzeje i naprawdę szlak trafia przy nim. Będę musiał coś wykombinować jeszcze z nim. Level 7! Odblokowane nowe budynki. Nice. Nie chcę tych kas, kurczę. Ale to jest irytujące, to jest mega, mega irytujące, muszę wam powiedzieć. Ale czekajcie, dobrze było, to ma być w tym miejscu. Bo droga idzie tutaj bokiem. Więc dróżkę poprosiłbym, bardzo. Okej, okay, nice. I kolejna małpka do spacerku, zapraszamy. Tutaj kasiorka wskakuje nam, bardzo milutko mi z tego powodu. I co? Przenieśmy jakieś małpki, może tego przeniesiemy tutaj. Banki przeniesiemy koło siebie, oba. I tego tu. Tego idealnie obok siebie. Teraz tego tutaj budyneczek. Odnośnie. Nie. Nie chcę nic upgrade'ować. Mój drogi. Chcę cię przenieść. Ja nie mogę, jak się upgrade'ujesz, trzeba przenosić ciebie. W dół. Te są poziomy normalne jeszcze, więc chodźmy jeszcze tutaj dół. Pokonajmy w takim razie. Mapka. No ta już jest bardziej skomplikowana, muszę powiedzieć. Więcej zakrętów dziwaczy tutaj jest. Więc tutaj się już coś dzieje. A, jeszcze jedno wam muszę powiedzieć, bo będziecie mnie pewnie o to pytali, a pewno będziecie mnie o to pytali. O zapraszanie was tutaj, bo to wspominałem o tym poprzednim filmiku. Niestety nie mogę was zaprosić. Niestety, wybaczcie mi bardzo, ale żeby was zaprosić, to ja bym musiał was zaprosić pewnie na swojego prywatnego Facebooka. Dlatego oczywiście nie mogę was zaprosić z wiadomych powodów. Dlatego też, no, tutaj też nie będę w stanie was tam dorzucać tu tych dziwnych rzeczy, ale to chyba tylko i wyłącznie byłyby jakby boosty dla mnie, więc po prostu nie będę miał boostów, najprościej mówiąc. Tak to można skomentować. No ale okej, no niestety nie poradzę, po prostu tak musi faktycznie być w takim razie. Dobra, nasza Dart Monkey. Zamontujmy go jeszcze jednego w tym oto miejscu, kolejne wsparcie. I zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Czy tutaj wygramy, czy nie wygramy? No dobra. No dobra, trzymam was na napięciu. A dobrze wiecie, że w nich jest siła. W nich jest siła, oni dadzą sobie radę. To w ogóle widzę, że jest
nacisk na armatki, że armatki byłyby mega dobre. Szczerze mówiąc nie wiem, czy armatka by dała radę bardziej niż to, co ja mam tutaj zamontowane teraz. Ciekawe. Więc to potrzebuje upgrade'u więcej. Nie wiem, czy sobie w tej chwili nie posiedzę sam, mówimy w cięciu, i nie porobię sobie upgrade'ów. Bo tu by się one mega przydały, żeby upgrade'y porobić, ale pozbierać tą kasiorkę trochę. I wiecie, co tak chyba zrobimy, więc w tym miejscu skończymy ten odcineczek. Tych 20 minut, 25 minut, tyle bym chciał, żeby trwały te odcinki, żebym ja mógł spokojnie je nagrać i żeby wam je spokojnie wysłać, żebyście mogli je obejrzeć w całości, a nie musi sobie ich dzielić na kawałki. Nie wiem, napiszcie, co sądzicie na ten temat. Może też popieracie to, co ja teraz powiedziałem. A może też nie i chcecie mi coś powiedzieć na ten temat. Zwyzywać mnie na przykład. Też może tak być. Dzięki wielkie i zapraszam was na kolejny odcinek z Bloonsów City. Będziemy rozbudowali tutaj dalej naszą społeczność małpek. Muszę tutaj troszeczkę drogi polepszyć im, tak samo. Ale do tego potrzebuję więcej kasy. Więc zobaczymy, czy nam się uda ją nazbierać. Dzięki za oglądanie i do kolejnego odcinka. Na razie, hej, pa!